Witam serdecznie wszystkich tu obecnych na tej pięknej, wspaniałej uroczystości jubileuszu państwa Dudek. Państwa Dudek, których znam kilkadziesiąt lat, oni mnie też znają od młodego człowieka. Jest mi tym bardziej przyjemniej, że jako prezydent tego miasta mam tą wielką radość i zaszczyt stać tu, gdzie stoję i wręczyć wam medale. Witam serdecznie rodzinę, witam serdecznie rodziców tych najmłodszych, a szczególnie witam zespół Tylitonki i dziewczyny, i chłopaków. Chociaż coś tu za mało tych chłopaków jest, ale są. Witam mass media też, które na tą okoliczność zjechały się do nas. Miło mi powitać państwa wszystkich tu obecnych, a szczególnie serdecznie w dzisiejszym witam szanownych jubilatów. Panią Marię i pana Zygmunta Dudek. Bardzo proszę o zajęcie miejsca. Dostojni jubilaci, w dniu 17 stycznia 2013 roku minęło 51 lat, kiedy to w Urzędzie Stanu Cywilnego w Słupsku połączyliście państwo swój los, wstępując na wspólną drogę. Kiedy wiedzeni uczuciem i wzajemną ufnością przyrzekaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską, mówiąc sobie tak i wkładając na swe palce obrączki. Wówczas to założyliście, szanowni jubilaci, rodzinę, która w Rzeczpospolitej Polskiej doczekała się zagwarantowanej konstytucją pełnej ochrony i opieki. Mimo różnych przeciwności losu, przyrzeczenie małżeńskiego danego sobie 51 lat temu dochowaliście. Możliwe to było tylko dlatego, gdyż darzyliście się wzajemnym uczuciem i poszanowaniem. Zawarcie związku małżeńskiego nałożyło na was, czcigodni jubilaci, wiele ważnych obowiązków. Dziś z podniesioną głową możecie sobie powiedzieć, że wywiązaliście się z nich wobec siebie z dumą i honorem. Z waszego życia wynika niejedna nauka dla tych, którzy wybrali lub wybiorą wspólnotę małżeńską. Nauka, z której z pewnością skorzystała wasza córka, a wnuki czerpać będą jak ze skarbnicy bez dna i korzystać z waszej mądrości życiowej. Kiedy z refleksją pochylacie się nad rodzinnymi albumami, z pewnością zdajecie sobie sprawę, że to wasz wysiłek wprowadzi waszą rodzinę szczęściem, harmonią, wzajemne zrozumienie, stabilizację. Szanowna pani Mario, szanowny panie Zygmuncie, dołożyliście państwo wszelkich starań, aby waszą rodzinę uczynić szczęśliwą i trwałą. Śmiało mogę stwierdzić, że jesteście przykładem dobrej rodziny. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej za 50 wspólnie przeżytych lat wyróżnia obywateli i przyznaje małżonkom odznaczenia państwowe. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale te są podziękowaniem za wszystko, co przez tak długi czas tworzyliście i budowaliście jako małżeństwo i rodzina. Drodzy jubilaci, to potwierdzenie, że wybrana przed laty droga była słuszna. W dniu dzisiejszym, z tej miłej okazji jubileuszu waszego pożycia małżeńskiego, z okazji 51. rocznicy ślubu, składam wam, drodzy jubilaci, najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy najwyższego uznania za chlubne przeżycie tak długiej i wspólnej drogi życia oraz dochowania przysięgi małżeńskiej. Moje przemówienie nie byłoby pełne, gdybym w tak ważnym dniu nie złożył państwu życzeń na kolejne lata wspólnej drogi. Życzę wam, drodzy państwo, dalszych pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu. Pozwólcie, czcigodni jubilaci, że jako prezydent miasta Kołobrzeg z przyjemnością wręczę wam dokument jubileuszowy małżeństwa oraz oficjalnie złożę podziękowania za wszystko, czego dokonaliście w waszym wspólnym życiu. Za waszą miłość, ofiarność, zrozumienie wielkich celów małżeństwa, za wychowanie waszych dzieci. Jesteście, szanowni jubilaci, wzorowym przykładem życia.
Drogie Zygmuncie, w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej mam tą wielką przyjemność i zaszczyt wręczyć ten medal za te piękne lata pożycia małżeńskiego. Pogratulować. Droga Mario, mam tą wielką radość i przyjemność wręczyć w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej oto ten medal za piękne życie lata. Wszystkie najlepsze. Dostojnym jubilatom Państwu Marii i Zygmuntowi Dudek. 51 lat temu złączeni węzłem małżeńskim wyruszyliście na nową drogę życia. Dziś gratuluję Wam, że dotrzymaliście przysięgi małżeńskiej i życzę, aby ta miłość dalej w Was trwała. Proszę bardzo. A to ode mnie w imieniu władz miasta, jak i mieszkańców Maria i Zygmunt. Podziękowanie. Proszę bardzo. A to jest skrócony akt małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego w Słupsku. To jest pokazane, coś się popełnili 51 lat temu. Brawo. Może zdjęcia porobimy później, nie? Ja bym proponował teraz tak zdjęcia wspólne, jubilat świątą sobie na kanapie, zasłużenie, a my tak się skupimy, żeby zdjęcia i następnie życzenia i odśpiewanie pewnie. Co ja mówię? Ja scenariusza nie znam, bo to ma być jakaś niespodzianka. Jeśli możemy, to tak. Chcielibyśmy z mężem bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi za to, że tu jesteśmy. Bardzo serdecznie, właściwie ja jestem i Zygmunt jesteśmy zaskoczeni, że to tak szybko zostało zorganizowane. 51 lat tylko. Bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękujemy własnej córce, zięciowi, własnym wnuczkom i wszystkim, całemu zespołowi Tirlitonki, który tutaj, jak widzę, zjawił się, że ja najbardziej, to szczerze mówiąc, jestem Wami wzruszona. Nie przypuszczałam, że tutaj się dzisiaj spotkamy. Bardzo Wam dziękuję za wszystko, za to, że jesteście, że pracujemy razem. Dziękuję. Przyjdźcie do swojej cioci. Proszę bardzo, do zdjęcia. Bądź
życzymy